Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą niektórzy zaś. Maciej Wodacki. Zapraszam pana Leszka Duszyńskiego. Macie obraz, jak się tworzy utwór, jest jakiś pomysł, koncepcja, jest jakiś motyw. Oczywiście to nie jest do końca finalny produkt. Tam jeszcze potrzeba i sekcji rytmicznej, i pewnej aranżacji gitarowej, ale także i tekstu. Krzyk bólu, krzyk duszy, ból ciała. Nie musiało tak być, nadzieja tylko pozostała. Takie motto Macieja Adamskiego. I proszę mi wierzyć, że mi jest bardzo trudno przemawiać tutaj do Państwa, bo mi bardzo trudno mówić nad jego trumną. Ja jako przyjaciel Macieja
z którym znaliśmy się ponad 34 lata. Ale chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć jedno, że ja sobie nie uzurpuję prawa do tego, że jestem tylko jedynym przyjacielem Macieja, bo Metz na swojej drodze spotkał wielu wspaniałych ludzi, na dobre i na złe. Ale nasza przyjaźń, która została zapoczątkowana w młodzieńczych latach, trwa do dziś. Maciej Adamski urodził się 11 maja 1965 roku w Toruniu. Po przybyciu do Mogilna jego rodziców uczył się w szkole podstawowej nr 1 w Mogilnie przy rynku Mogilnie, w tym starym budynku, a po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w liceum ogólnokształcącym w Przemyśle, a później w Strzelnie, gdzie w 1985 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie podjął naukę w studium nauczycielskim, najpierw w Wałczu, a później w Bydgoszczy. Swoją pierwszą pracę rozpoczął z dniem 1 września 1987 roku w Szkole Podstawowej w Niestronie, a po reformie oświatowej z dniem 1 września 1999 roku został nauczycielem w Szkole Podstawowej we Wszedniu. Oprócz tego pamiętam doskonale, że Maciej miał także drobny epizod pracy jako instruktor w Domu Kultury, między innymi w Przemyśle. Miałem przyjemność tam jeździć z nim, gdzie wspólnie z młodzieżą przemyszeńską, mogileńską i gnieźnieńską rozwijaliśmy swoje zainteresowania w kierunku muzycznym, literackim czy też teatralnym. Szanowni Państwo, nasza młodość przypadła na mroczne czasy, czasy lat 80., a więc czasy stanu wojennego, czasy, gdzie tak naprawdę nie było nic w sklepach, puste półki, żywność, podstawowe produkty na kartki, brak perspektyw dla młodzieży. Ale ten karnawał Solidarności, który przed wybuchem stanu wojennego trwał, pozwolił na w Polsce dokonanie takiej rewolucji kulturalnej i młodzieżowej, bo nastąpił przeogromny wysyp młodych zespołów rockowych różnych gatunków. Mogilno oczywiście też miało wspaniałe zespoły i ma do tej pory. I nie zostało w tyle. Pamiętam doskonale koncerty Ciężkich Czasów, czy też DNA na perkusji, które grał tutaj siedzący Marek Granowski. Maciej, wtedy pseudonim Metz, wspólnie z swoimi kolegami, a więc z Markiem Holakiem, pseudonim Wiarus, i z Ryszardem Kierczem, pseudonim Siły, założyli punk rockowy zespół Bunkier. My zaś założyliśmy z Władkiem Rucińskim, z jego bratem Darkiem oraz Mariuszem Twaruszkiem, pseudonim Sernik, który grał na perkusji, zimnofalowy Cold Wave, grupę Kabaret. Rzeczy samej, takim miejscem, które nas jednoczyło, gdzie spotykaliśmy się, był Młodzieżowy Dom Kultury Harcówka. Wtedy dyrektorem tej placówki był Włodzimierz Panaszak. Siłą rzeczy, proszę Państwa, prędzej czy później musieliśmy się na siebie spotkać się ze sobą. A więc różne koncerty, różne imprezy, także i jakieś nieznaski, przychodzenie do innych zespołów, jak to wśród młodzieży bywa. I takim, szanowni Państwo, punktem zwrotnym, kiedy powstał zespół Iwo Partizan, był koncert
2 marca 1985 roku, oczywiście w Harcówce, gdzie grała właśnie zimnofalowa kapela Kabaret, ale i także zespół Bukier, który teraz wtedy się nazywał Porcelanowy Człowiek. Wtedy już Maciej Adamski nie grał z chłopakami z bunkra, ale siedział na widowni, obserwował, miał już swój plan, pomysł na nowy projekt. No i Nazariusz po tym koncercie zaproponował, by do tego projektu, do nowego zespołu wszedł Sławek Rociński, gitara, i Mariusz Twaróżek, perkusja. Tak też się stało. Maciej z chłopakami nagrali materiał i wysłali do Jarocina na festiwal. Wtedy, szanowni państwo, festiwal w Jarocinie cieszył się estymą. Każdy młody człowiek chciał tam zagrać. Oczywiście były eliminacje. Z niecierpliwością słuchaliśmy radiowej trójki, by dowiedzieć się, czy Iwo Partizan został zakwalifikowany do konkursu. No i taka wiadomość dotarła do nas, do Wilna. Bardzo się tego cieszyliśmy, ale wtedy Maciej powiedział, że jeżeli mamy coś osiągnąć, to on nie może śpiewać i jednocześnie grać na gitarze basowej i należało poszukać basistę i wybór padł na mnie, więc ta przerwa między nami trwała bardzo krótko. No i zaczęły się mozolne próby. Próby najpierw w Harcówce, a później nie wiem dlaczego musieliśmy opuścić Harcówkę i oczywiście Maciej znalazł miejsce już tej budowli nie ma, tego starego amfiteatru w korytarzu starego amfiteatru w parku miejskim. Maciej wówczas rzeczywiście był naturalnym liderem tego zespołu. To on stwierdził, że musimy osiągnąć tam sukces. To on wymyślił nazwę zespołu, która nawiązywała do przywódcy komunistycznej partyzanckiej, jugosławiańskiej partyzanckiej w okresie wojny, II wojny światowej, Iwana Rybara, pseudonim Iwo Lola. Stąd ta nazwa Iwo Partizan i rzeczywiście ona była dosyć oryginalna, ale również budziła troszeczkę takie kontrowersje, bo przecież my wtedy młodzież zbuntowana nie wyobrażaliśmy sobie, że ten system komunistyczny będzie w Polsce trwał na wieki. Szanowni Państwo, później oczywiście Jarocin, festiwal 1985 rok, dwa koncerty, w zasadzie trzy, bo również była też selekcja w Jarocińskim Ośrodku Kultury. My trafiliśmy na dużą scenę, na stadion, bo tam każdy chciał grać. No i ku naszemu zdziwieniu, zaskoczeniu zostaliśmy laureatami tego festiwalu w Jarocinie. Później oczywiście mnożyły się występy, koncerty, zaproszenia, między innymi na festiwal muzyki awangardowej w Katowicach, poza kontrolą w Warszawie. Graliśmy w Łodzi, graliśmy w Kaliszu, w Toruniu. Pamiętam doskonale również nasz wyjazd zespołu do Zambrowa, gdzie dwa razy z Maciejem znaleźliśmy się na komisariacie milicji obywatelskiej. Także dzięki dyplomacji Macieja udało nam się stamtąd bez szwanku wyjść. Szanowni Państwo, ten pierwszy etap Iwo Partizan kończy się w 1988 roku, kiedy kończy się działalność zespołu. Tak naprawdę my dwaj zostajemy tu w Mogilnie, ja i Maciej. Te relacje są coraz bliższe. Spotykamy się nawzajem, wspieramy się. Wcześniej mieszkaliśmy na stacji Bydgoszczy. No i proszę Państwa, pamiętam doskonale również ślub Macieja z Aliną. Thank you.
pamiętam doskonale ten moment, ponieważ oczywiście byłem zaproszony na ślub i wesele, ale stałem się świadkiem na tym weselu, mimo że jeszcze kilka godzin przed ceremonią ślubną o tym nie wiedziałem. Dzień wcześniej oczywiście ja, Maciej i jego szwagier pojechaliśmy pilnować dobytku towaru na Iskrę, tam gdzie miała się odbyć impreza weselna. Oczywiście całą noc pilnowaliśmy. Kiedy już spałem sobie smacznie o 11 czy około 12, obudził mnie telefon w domu i Maciej szybko dzwonił, przekazał informację, że świadek, który miał się stawić, który miał być, jego też serdeczny kolega Andrzej Dorczyński nie może przyjechać, jest później, jedyną szansą, żeby odbył się ślub, to muszę być ja świadkiem. Jak to zostało dokonane, zrobione, nawet nie chcę wiedzieć, ale w każdym razie byłem tym świadkiem zarówno na ślubie cywilnym, bo wtedy tak było, jak też na ślubie kościelnym. Zresztą, proszę Państwa, ta zażyłość cały czas trwała między nami. Pamiętam doskonale, kiedy razem z Maciejem cieszyłem się, kiedy na świat przyszedł jego syn Wacław, a 3 lata później, w 1992, kiedy Maciej się cieszył ze mną, kiedy przyszedł na świat mój syn Błażej. Warto też tu dodać, proszę Państwa, że Maciej również był dziennikarzem lokalnych gazet. Zajmował się sportem, pisał do miesięcznika Orędownik Ziemi Mogileńskiej, jak i do tygodnika Pałuki Ziemia Mogileńska. Po tym okresie muzycznym Maciej Adamski zaangażował się bez reszty w nowy projekt, któremu poświęcił ponad 25 lat swego życia. Mam tu na myśli siatkówkę mogileńską. Doskonale na pewno Państwo wiecie, że w tym roku, w grudniu minie 30 lat, kiedy zawiązał się klub sportowy Sokół Mogilno, a siatkówka na ziemi mogileńskiej w tym roku obchodzi piękny jubileusz 50-lecia swego istnienia. Bo w marcu 1964 roku tutaj zawiązał sekcję piłki siatkowej w Pogoni Mogilno nieżyjący Tadeusz Witek. To był klub sportowy Sokół Mogilno, który powstał w 1989 roku pod koniec. Od początku na czele tego klubu stał pan prezes Jan Leszek Adamski, który jest z nami tutaj. Ojciec Macieja i tak naprawdę właśnie te dwie postaci to była siła napędowa Sokoła. To były wspaniałe lata mogileńskiej siatkówki, gdzie od podstaw budowano podwaliny pod silny sport. I to tak naprawdę Maciej był każdym w tym klubie. I był członkiem zarządu, i trenerem, i działaczem sportowym, kierownikiem, był speakerem, ale i także był sędzią piłki siatkowej. I to też Maciej mnie wciągnął do siatkówki, do tego klubu sportowego. Nie pamiętam, kiedy to było, początek lat 90., bardzo wcześnie. To była wspaniała współpraca między ojcem a synem. Kto tutaj do nas nie przyjeżdżał, proszę Państwa? Hubert Wagner, tak? Piotr Makowski. Tutaj grała na turnieju Gosia Linka. Tutaj nasz Barwy Sokoła reprezentowała Leonora Agapa, znana teraz jako Dziękiewicz. Gosia Linka przecież dwukrotna mistrzyni Europy w 2003-2005 roku. A Leonora Dziękiewicz, brązowa medalistka Mistrzostw Europy 2009 roku. Dużo wyjazdów na zgrupowania, ale nie tylko w kraju, ale także za granicę. Mam na myśli Belgię, Łotwę,
Dyneburg, czyli Daugavpils teraz, Ukrainę, czy też Litwę. Miałem przyjemność właśnie z grupą młodzieży i wspólnie z Maciejem zwiedzić właśnie dzięki siatkówce Litwę wzdłuż i wszerz. Wychowawca wielu pokoleń siatkarek, zajął Maciej Adamski 7. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek. To wielki sukces, ponieważ rzadko zdarza się, że taki, że klub z takiego małego miasteczka aż tak daleko zaszł w takich rozgrywkach. Po raz pierwszy Maciej, przede wszystkim się skupiał Maciej na trenowaniu młodych grup wiekowych, młodszych grup, a więc młodziczek, kadetek, juniorek, ale miał też epizod z drugą ligą piłki siatkowej, z seniorkami. Pierwszy raz w roku 1997-1998. Te wszystkie turnieje, te wszystkie mecze rozgrywały się już w istniejącej sali Sokoła, gdzie teraz znajduje się przepiękna biblioteka nasza publiczna. To były też wspaniałe czasy. Maciej, jego praca została doceniona przez wiele osób, między innymi przez pana marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego w 2012 roku, ale także został trenerem roku w plebiscycie Pałuk i Ziemi Mogileńskiej w tym samym roku. Był również organizatorem turnieju piłki plażowej Fala, więc panowie, siatkówka cały czas była bardzo bliska. Szanowni Państwo, w 2013 roku nastąpiła reaktywacja nas jako zespołu muzycznego. Początkowo Macieja w tym projekcie nie było, ale też pomógł nam się spotkać z kolegami, z którymi graliśmy w latach 80. ubiegłego wieku. W 2009 roku ponownie powróciłem do grania na gitarze. Na początku to były kawałki, grane covery, ale później stwierdziłem, że na tym to nie polega, że artysta powinien tworzyć i grać swoje utwory. I tak się zaczęło. Nagrałem kilka utworów, kilkanaście utworów w Bydgoszczy studio, ale było mi bardzo... To nie było to. I kiedy się zwierzyłem Maciejowi, że chciałbym, żeby to było powrotem zespół, Maciej mi powiedział, że zadzwonił do Sławka Rosińskiego, który był naszym gitarzystą wcześniej, a teraz mieszka w Łodzi. No i tak się stało. Później dołączył do nas Karol Walkowski na gitarze basowej, no i Mariusz Baruszek-Sernik, były perkusista w wcześniejszych latach Iwo Partizan. Do nazwy Iwo Partizan powróciliśmy, kiedy nadarzyła się okazja ponownie grać w Jarocinie. Złożyłem wówczas propozycję Maciejowi. Maciej oczywiście przyjął ją i pierwszy koncert, jaki zagrał z nami, odbył się w kinie Wawrzyn w Mogilnie. Razem graliśmy kilkanaście koncertów. Wydaliśmy dwie płyty. Pierwsza płyta Zabij ten czas, a druga płyta, która mam nadzieję ukaże się niebawem, nosi tytuł Nagrywaj mnie. I wtedy już, kiedy nagraliśmy tę płytę w miesiącu sierpniu bieżącego roku, Maciej był już bardzo słaby, udało mi się jeszcze z nim pojechać do studia, nagrał cztery, zaśpiewał do czterech utworów. No i proszę Państwa, chciałbym teraz Państwu pokazać fragment koncertu, utwór Wyraz twarzy. Thank you.
proszę Państwa, pozwolę sobie puścić ten fragment koncertu, który odbył się w Inowrocławiu. Byliśmy tutaj na zaproszenie zespołu KOR, który przyjechał właśnie z Inowrocławia wśród nas, by również oddać hołd Maciejowi. A puściłem ten utwór dwóch życzeń. Po pierwsze, żeby pokazać Państwu, że jego partizan nie boi się trudnych tematów. Wcześniej Maciej był autorem utworu Iwo Partizan Józef Mengele, gdzie piętnowaliśmy tę postać doktora, który w okresie II wojny światowej robił eksperymenty w Oświęcimiu na dzieciach. Jako nieliczni mówimy o tym, że chrześcijanie są najbardziej narażeni na śmierć za to, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale również mówimy o pedofilii w kościele, śpiewamy i o innych rzeczach. Ale też dlatego pozwolę sobie też pokazać Państwu ten fragment utworu z innej przyczyny, z innego powodu, ponieważ na początku Maciej Adamski mówi, że nie jesteśmy żadnymi gwiazdami, jesteśmy tylko skromnymi chłopakami z Mogilna. I tak jest. I Maciej Adamski spogląda na nas i bardzo się cieszy z tego powodu. Jest mile zaskoczony, że tak wiele osób pamięta o nim, ale prosi, żebyśmy się nie licytowali o jego pamięć, żebyśmy nie licytowali. Bo on będzie, jeżeli będziemy pamiętać o nim, to on będzie zawsze w kąciku serca każdego z nas. Jaki był Maciej Adamski? Metz. Przede wszystkim człowiek, który nie szuka konfliktów, który otaczał nas wtedy, młodych chłopaków, to Maciej był najstarszy z nas, opieką, szczególnie najmłodszego Mariusza Kołuszka, który miał 16 lat. Maciej był postacią nietuzinkową, który łamał schematy, który tak naprawdę nie dbał o dobra doczesne tego świata. To, co już mówiłem, kiedy już nagrywaliśmy ostatnią naszą płytę, Maciej się już bardzo źle czuł. 25 sierpnia poszedł do szpitala w Mogilnie. Odwiedziłem go wtedy pierwszy raz. Podał mi tylko rękę, powiedział, że się czuję, to powiedziałem, to odpowiedziałem, że przyjdę, jak nabierze siły, a później to był już piątek, 30 sierpnia, kiedy już Maciej od nas odchodził. Była przy nim Alina, byłem ja. Nieraz tak, szanowni Państwo, się zastanawiam, mówię, Maciej do mnie dzwoni. Dopiero później jakaś taka refleksja przychodzi. Mówię, no tak, Maciej już nie zadzwoni do mnie o żadnej porze dnia i nocy. Krzyk duszy, ból ciała, nie musiało tak być. Nadzieja tylko pozostała. Nie musiało tak być, więc...
kończymy wspomnienia, ale nie kończymy naszego wieczoru jeszcze dzisiaj. W tej chwili chcę zaprosić Państwa na przerwę, na kawę do sali czasowej, ale także na holu głównym jest promocja.